gospodarzy. Są z nami trener Rasek Okomudyna, Maskoczesas oraz zawodnik Robert Witka. Panie trenerze, poproszę o komentarz. Dobry wieczór Państwu. Myślę, że przede wszystkim trzeba pogratulować Czarnym. Znowu nam stworzyli bardzo ciężkie warunki. I był bardzo ciężki mecz. Myślę, że bardzo emocjonujący, ale w końcówce myślę, że swoją charyzmą, swoją dyscypliną. Kolejny mecz wygraliśmy z Górką i mieliśmy też bardzo wygraliśmy zespołowo, mieliśmy dużo więcej asyst. Jedyny problem, który nie ma, to tam naprawdę zrobiliśmy od 5 do 7 takich niepotrzebnych strat. Przerwa widocznie na nas wpłynęła niekorzystnie, ale poradziliśmy sobie. Cieszymy się bardzo, że awansowaliśmy do finału. I życzymy Czarnym wygrać też brązowy medal. Oni mają naprawdę bardzo dobry zespół i trzeba podkreślić, że Romajki znowu naprawdę dobrze bardzo prowadzi, dobrą mają atmosferę. Przede wszystkim dzisiaj nie radziliśmy sobie z Blessing Game, który bardzo krzywdził nas, szczególnie od początku. Jedyny jako grać, jedyny Blessing Game plus Czesnowski z Obwodowi. Nam wprowadzili duże kłopoty, poradziliśmy sobie z Podkoszowymi i to duży plus, bo Jazwin w poprzednich meczach też dużo krzywdził, chociaż dzisiaj wyszedł ładnie od pierwszych minut, także uspokoiliśmy trochę emocjonalnie Jazwina i było dużo lepiej co do punktu z Podkosza. No, trójki przestali trochę wpadać Czarnym i dlatego myślę, że zabrakło im punktu z Podkosza. Podkosze mają bardzo słabą skuteczność, my ograniczyliśmy ich bardzo ich poczynanie pod koszem i myślę, że to jest duża zasługa całego zespołu. Bardzo dobrze broniliśmy, obliczyli nam się dzisiaj jeden punkt i to trzeba podkreślać, tym wygrywa się mistrzostwo. No i czekamy teraz na następnych naszych rywali i będziemy koncentrować się na następnych meczach, także musimy trenować. Jeszcze raz Czarni pokazali, że nie jest łatwo, nawet wygrywać 3-1, każdy bije się, każdy chce zdetronizować nas i musimy być skoncentrowani od pierwszych minut do ostatnich, także ten, dziękuję. Dziękuję bardzo. Robert Witka, poproszę o twój komentarz. Ciężko po trenerze coś dodać do tego meczu. No ja tylko powiem, że przed każdym meczem zakładałem sobie jako główny cel zbiórki. Jeżeli te zbiórki funkcjonują prawidłowo, z reguły wychodzimy zwycięsko ze spotkań i to musimy utrzymać do końca, tą obronę, zostawianie, koncentrację. No i czekamy teraz na przeciwnika w finale. Dziękuję. Prosimy o pytania. Jeśli są. Pani się wszystko wiedzą. Znaczy, że to był pan najtrudniejszy półfinał, kiedy jest pan trenerem, a czego to pan mówiła, czy jednak ten pamięta jest po takim sieci? Każdy jest silniejszy. Dlaczego powiedziałeś, że jestem ze Słupskiem, dlatego myślę, że tak, najtrudniejszy ze Słupskiem, najtrudniejszy, proszę to podkreślić, naprawdę świetnie grali, świetnie, bardzo, bardzo ciężko nam było. Nie, rzeczywiście było ciężko i ja uważam, że każdy mecz playoffów jest ciężki, tak? Ja zaryzykowałem drugi mecz i wpuściłem Łucar w pierwszej piątce i biorę tą porażkę czysto na siebie, bo my po prostu źle funkcjonowaliśmy od początku, przegrywając 17-2, dużo siłą kosztowało i chociaż bardzo, bardzo czekam na powrót jego i dzisiaj też bałem się zaryzykować, bo stawka była zbyt duża i jemu brakuje na dzień dzisiejszy tylko ogrania się, minut grania, tak, i my to wiemy, ale stawka jest zbyt duża, także będziemy szukać teraz na pewno, mamy nie wiem ile dni będzie przerwy, ale jak będzie 10 dni przerwy, to na pewno znowu Szczerny zagramy z Pali, tak? Wszystkich zapraszamy też, to będzie kontynuacja tego wszystkiego, jak chcecie obejrzeć, bo może będzie coś tam ciekawie, teraz ludzie pozwalają pobić, bo może tam wyjdzie, uda się, ale musimy, myślę, że musimy 10 dni przerwy, jak teraz było też znowu 7 dni przerwy, to takiego, to wybija z rytmu, wybija wszystkiego, nie tylko nas, ale też naszych rywali, bo tak nie możesz grasz, 5, tam 6 meczów, pierwsza runda plus druga runda zagraliśmy,
4 plus, plus teraz 5 meczów, 9 meczów w ciągu, nie wiem, dwóch tam tygodni zagrasz i potem przerwa tydzień. No tak nie może być, bo grasz od razu, takich przerw nie ma. Ale musimy reagować na to i na pewno będziemy chcieli z Dynamo zagrać jeszcze mecz tam w ciągu, tam gdzieś po środku będziemy chcieli zagrać, żeby utrzymać, to będzie dobre dla nas, że będzie dobra sprawdzia też dla Łódza, dla tych graczy, którzy są w słabszej formie, także tam Widenow musi odzyskać formę i Adam dzisiaj słabiej zagra, także musimy meczami z oponentami grać, nie tylko między sobą, także myślę, będziemy dobrze do tego, wracając do polfinału, naprawdę to był bardzo wymagający mecz dla nas i naprawdę ja mówię, no nawet porównując tamten zespół poprzednich lat, co mieliśmy pewnego Polaka Logana, który mógł grać 40 minut. Mieliśmy Lapety, który wygrał na finały, tak, zablokował i naprawdę świetnie grał. Dzisiaj chyba nie ma, nie ma kontuzjowany, musimy naprawdę, powiem jeszcze raz, gimnastykować się z pionką Barel, jako pionka Barel. Także my naprawdę mamy takie kłopoty kadrowe. No i Jagla grał bardzo pewny poprzedni playoff, także chociaż Robert bardzo dobrze zastąpił jego, czekaliśmy długo i myślę, że teraz on nam odwdzięcza się swoją grą i chcę pogratulować jego też osobiście, że bardzo wierzyliśmy cały czas niego i naprawdę cieszymy się z tego powodu. Także naprawdę nam ciężko było i porównując te wszystkie lata poprzednie z Polpakiem, gdzie mieliśmy same gwiazdy już wyeksploatowane i tak dalej. Także każdy mecz był cięższy, każdy mecz miał swój smak, każdy mecz oczywiście miał swoją wagę i wartość i przed nimi można przegrać się Polpak czy Czarni. No teraz pamiętamy, bo gorąca bardzo atmosfera w Słupcu, gorąca atmosfera tutaj, kibiców mają świetnych, także jeszcze raz życzę im wywalczenia i powtórzenia sukcesu, który mieli kilka lat temu, brązowy medal i myślę, że są w stanie pokonać, kto by ten nie był ich przeciwnikiem o brąz i tego życzę, naprawdę wielkie emocje, dużo może takich też emocje były, które wychodziły poza granicami przyzwoitości i kultury, ale myślę, że też chcieli, na mnie też pisali, ale ja mówię, zawsze by napisali po ludzku. Przez chód, czy to przeproszenie, to ja to zrozumiałem, nie zrozumiałem, co tam napisali, ale okej, także naprawdę myślę, że teraz jak uspokoi się, no to my będziemy kibicować czarnym, będą kibicować nam, także trzeba zapomnieć o tym wszystkim, co było i iść dalej. Dziękujemy bardzo. Proszę o kolejne pytania, jeśli są. Jeszcze Łukasz Bartoszak, telewizja TTM. Jaka telewizja? TTM. Pejczerowa Gdynia tutaj. Nawiążę do Pana wcześniejszej wypowiedzi, czy ma Pan ochotę na koszykarski orgazm i starcie z Trefem w finale? A to kiedy ja to powiedziałem? Teraz tych półfinałów też widzieli. To wcześniejsze. Starcia z Trefem dostarczają emocji. Emocje dostarczają? Słuchajcie, ja zawsze mówię, jak chcesz wygrać mistrzostwo, musisz pokonać każdego, czy to będzie Tref, czy Turu. To dla nas to małżeństwo musimy być gotowi do każdego, to bardziej strefią, bardziej są emocje poza boiskiem, tak? Bo ja bardzo szanuję tych graczy, którzy są tam i Harrington grał u nas i Gustas jako Litwin i trenera bardzo dobrze znam, jednego i drugiego, także to nie ma ten klub, bo bardziej ten klub przewodniczący tym wszystkimi tam oni tam rządzą się swoimi prawami, swoimi emocjami, także my nie zawracamy sobie głowy tym, kto będzie, także dobrze będzie, Trefl będzie fajnie oczywiście, bo derby by było jakieś dodatkowe tam, bo teksty to ten zatrzyma tego, nie zatrzyma, ale my musimy grać, być konsekwentni, dyscyplinowani i jeszcze raz powtórzę, jak rzuci nam każdy 60 punktów, to na pewno wygramy mistrzostwo, będziemy dążyć do tego, wygrywanie z góry i obroną, także czy będzie to Trefl, czy Turów, ciężko mi powiedzieć, Trefl ma też nie wyciągnięcie ręki, no lekceważyli, nie wiem, ja nie nikam to, bo teraz tam wszystko jest otwarte, ile to potrwa, zobaczymy, teraz chcemy być dzisiaj, to przynajmniej pocieszyć tym, co mamy, tak?
a już później będziemy myśleć. A na temat orgazmu to nie mogę teraz powiedzieć, to, no bo... Nie ma jeszcze 22. No, nie, bo... Dziękujemy. Czy są kolejne pytania? Proszę bardzo. Czy to będzie bezpieczne coś? Nie, zobaczymy.